16 lat temu, tutaj, w murach Wojskowej Akademii Technicznej, przeżyłem pewnego rodzaju zaskoczenie. Byłem studentem czwartego roku Wydziału Elektroniki, specjalności inżynieria systemów bezpieczeństwa. Tymczasem profesorowie non-stop kładli nam do głów, że bardzo istotną częścią systemów bezpieczeństwa są te elementy mechaniczne. Wydawało mi się to, Delikatnie rzecz ujmując, trochę niewspółczesne. Elektronika i nowoczesne technologie pozwalały, czyli rysowały świat dużo bardziej bezpiecznym niż jeszcze kilkanaście czy kilka lat wcześniej. Dziś jestem wdzięczny za tę naukę, ponieważ wiem, że była to solidna podbudowa pod systemy. Odporne. Wówczas nikt jeszcze ich tak nie nazywał, natomiast dziś popularna rezyliencja ma, ma dużo większe znaczenie niż kiedyś, a, a, a to, co, czego uczyliśmy się tutaj w Akademii, właśnie było tą, tą budowaniem tej odporności. Ale po kolei. Nazywam się Kona Szatkowski jestem pracownikiem Asablo. Asablo jest największym na świecie producentem systemów zamknięć, zabezpieczeń rozwiązań związanych z systemami kontroli dostępu i wielu wielu innych urządzeń służących naszemu bezpieczeństwu. Dziś będę chciał Państwu zaprezentować, jak przede wszystkim marka Abloy, bo jest to w naszej grupie marka dedykowana do obszarów infrastruktury krytycznej oraz do obszarów budynków użyteczności publicznej. Jak my pomagamy naszym klientom budować odporność. I od początku, odporność widziana przez nas to synergia procedur i środków technicznych. Środków technicznych w rozumieniu rozwiązań mechanicznych i elektronicznych służących zachowaniu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa eliminacji. Zagrożeń i incydentów, również przeciwdziałania stratom. Bardzo istotnym, najważniejszym czynnikiem całego tego ekosystemu jest człowiek, człowiek jako pracownik, pracownik naszego przedsiębiorstwa, również człowiek jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, tak jak państwo czy pracownicy ochrony. Nadrzędną wartością, jaka powinna przyświecać odporności, jest zaufanie. Zaufanie to coś, co nasi klienci lubią, to coś, czym nasi klienci nas obdarowują. Jak my pomagamy budować świadomość naszym klientom? To pokażę Państwu po kolei. Po pierwsze, trzeba być świadomym pewnych zagrożeń. Tu pozwolę sobie Państwu zaprezentować krótki film yy, ilustrujący sposób manipulacji podstawowego naszego środka zabezpieczeń. Podstawowego środka, z którego każdy z nas korzysta codziennie w swojej pracy, też w swoim domu i mieszkaniu. Tak? Każdy z nas użytkuje klucze, każdy, każdy z nas zamyka drzwi. Natomiast mało kto jest świadomy tego, że te drzwi można w sposób nieinwazyjny i nieuszkodzeniowy, w prosty sposób, w kilkanaście sekund otworzyć. Na tym filmie tego nie zobaczymy, ale nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek wziął klucz ze swojej firmy i udał się w teren sprawdzić, jak łatwo będzie ten klucz skopiować. Jak łatwo klucz skopiować może pracownik lub Podwykonawcy. Drugą częścią, gdzie my pomagamy budować odporność organizacji, to pokazujemy Państwu różne rozwiązania. Pokazujemy te, które, które nie są może najlepszym przykładem. To jest przykład drugi film dwóch rozwiązań, najczęściej występujących w systemach kontroli dostępu, które, jak Państwo widzicie, w prosty sposób zmanipulować. Jeśli ktoś z Państwa nie wierzy, to proszę sprawdźcie u siebie na dowolnej swojej zworze czy na dowolnym elektrozaczypie, jak on się zachowa. Warto też znać rozwiązania, które są odpowiednie dla naszych potrzeb. Tak? Tu Państwu pokazujemy film z badania w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej dotyczącym drzwi antywłamaniowych wyposażonych w zamek elektryczny, czyli jakby w zamiennik czy odpowiednik dla, elektrozaczepy, dla elektrozaczepu lub zwory magnetyczne. Tak, widzimy, że tutaj dużo prościej jest zniszczyć drzwi, niż dobrać się do zamka elektrycznego. To jest akurat przykład właśnie zamka, który brał udział w testach. Jeśli będziecie Państwo chcieli, zapraszamy do nas na stoisko, będziecie mogli różne nasze produkty obejrzeć. Jeśli mamy wątpliwości, jak rozwiązać nasz, nasze problemy, Udostępniamy Państwu nasze produkty, wypożyczamy nasz sprzęt do testów, uruchamiamy taki, taki sprzęt, abyście Państwo mogli samodzielnie ocenić, czy to rozwiązanie będzie dla Państwa przydatne. Następnie pomagamy w opracowaniu planu, we wdrożeniu i regulacji. Regulacje mamy na myśli stworzenie odpowiednich procedur i oczywiście skalibrowanie wszystkich urządzeń. Odporność. To nieustanne szkolenie. Państwa obecność tutaj jasno pokazuje, że Państwu zależy na tym, żeby rozwijać siebie, a przez to rozwijać odporność waszych organizacji. My również zapraszamy na nasze szkolenia, czy to w ramach Abloy Akademii, czy w ramach indywidualnych, dedykowanych szkoleń dla organizacji. Rocznie przeprowadzamy takich szkoleń kilkanaście czy kilkadziesiąt część z państwa tutaj na sali obecnych wiem, że już w takich szkoleniach uczestniczyło, ale zapraszamy również pozostałe osoby. I oczywiście ostatni element przystosowywanie czyli ciągła, ciągłe doskonalenie swojego warsztatu i systemu, którym zawiadujemy. Wartość dodana od ABL-u i to przede wszystkim najwyższej klasy zabezpieczenia mechaniczne wyposażone w elementy elektroniczne. To również wytrzymałość, trwałość i niezawodność. To też pewnego rodzaju niezależność, bo jeśli mamy rozwiązanie software'owe, to klient sam decyduje o tym, czy chce z tego skorzystać w chmurze, co ma swoje plusy, czy woli mieć to u siebie, co również ma swoje plusy. Nasze rozwiązania są Niezauważalne dla użytkownika, niezauważalne pod tym względem, że często, jakby każdy z nas i tak z tych rozwiązań dzisiaj korzysta. To, że one są akurat marki ABLO i, i dysponują pewnymi cechami, nie zmienia sposobu użytkowania. Czyli nie musimy nakładać dużych sił i energii na to, żeby użytkownika przeszkolić z użytkowania systemu. To również prostota, funkcjonalność, intuicyjność. Wszystkie nasze rozwiązania badamy, testujemy i to na zgodność z, jakby z pewnymi normami, z pewnymi standardami, ale również poddajemy je testom nieszablonowym. Bardzo ciekawym testom poddają nasze produkty nasi klienci. Potrafią do nich strzelać, potrafią je umieszczać w piekarniku czy, czy w zamrażalce. Proszę wierzyć, że, że takie rzeczy nasi klienci robią. Pokrótce. Prze zaprezentuję Państwu produkty, yy, które dostarczamy. Wszystkie te produkty znajdziecie Państwo u nas na stoisku. Yy, są to wspomniane wcześniej zamki elektryczne. Yy, systemy klucza yy, oparte o technologię dyskową, która jest odporna na wszystkie manipulacyjne metody otwierania z niekopiowalnym kluczem, z elementem ruchomym. Kontrola dostępu yy, będąca rozwinięciem. Yy, Systemu klucza w technologii dyskowej w oparciu o elektroniczny klucz. Mamy również rozwiązania bezkluczowe, w których możemy posługiwać się naszym smartfonem. W naszej grupie jest również HIT, czyli lider w produkcji czytników, kart RFID oraz poświadczeń mobilnych. Mamy też systemy pozwalające rozbudować do roz, okucia, pozwalające rozbudować dowolny system kontroli dostępu, co idealnie wpisuje się w te, ten element przystosowywania rozwoju istniejących systemów kontroli dostępu. Przykład, jak nasze rozwiązania są stosowane w jednostce wojskowej, mamy tu bardzo różne obszary, bardzo różne obiekty, mnóstwo różnych rozwiązań i każdy. Każdy z obiektów wymaga indywidualnego podejścia i zupełnie innych rozwiązań technicznych. To, gdzie my dostarczamy nasze rozwiązania. Z naszymi rozwiązaniami, chcąc lub nie chcąc Państwo spotykacie się codziennie w swojej pracy. Natomiast takie bardziej rozpoznawalne obiekty, pozwalamy w bardzo krótkim czasie ewakuować mnóstwo ludzi ze stadionu narodowego. Zabezpieczamy całą infrastrukturę techniczną firmy Orange tym systemem właśnie elektronicznych kluczy. Dostarczamy systemy bezpieczeństwa, również tych elektronicznych kluczy, do Europol Gazu. Mamy systemy z certyfikatem ATEX, które są jedynie kilka procent droższe niż systemy bez takiego certyfikatu, czyli możemy je stosować również w strefach zagrożenia wybuchem. Dostarczamy nasz system kontroli dostępu również pod ziemię oraz nieszablonowo do obiektów zabytkowych, muzealnych z uwagi na, to, na, na dyskrecję tych rozwiązań. Tak? Zastosowanie rozwiązań kontroli dostępu ABLO z elektronicznym kluczem pozwala na ukrycie elektroniki. O, dzięki. W drzwiach, w gablotach, w meblach w taki sposób, aby nie naruszać substancji zabytkowej. To jest tak naprawdę ostatni slajd. Zapraszamy Państwa na nasze stoisko, abyśmy mogli więcej o tym porozmawiać, abyśmy mogli Państwu zaprezentować nasze rozwiązania techniczne. Dzisiaj mamy imieniny Janusza i Konrada, dlatego jest z nami kolega Janusz, dlatego zapraszamy panów, Państwa na imieninowe cukierki. Dziękuję bardzo.